Kryptoentuzjaści mówią, że wyniki wyborów zostały już przesądzone dzięki byczym wypowiedziom Trumpa o krypto. Zobaczcie, nawet RMF FM pisze o kryptowalutach, w kontekście oczywiście zamachu na Donalda Trumpa. Jednak to, że wyniki są przesądzone, jest oczywiście nieprawdą, bo wybory dopiero się odbędą, a Kamala Harris na Polymarket ma zdecydowanie wyższe szanse niż Biden. Co jednak nie zmienia faktu, że krypto jest w mainstreamie, jest dyskutowane przez czołowych polityków, a więc tak naprawdę gwarantowane jest, że zobaczymy innowacje w kryptowalutach i nikt nie może temu zapobiec. Chyba. Jednak, aby na tym zyskać, musisz działać, by nie utknąć na uboczu, patrząc tylko zza szyby na ogromne wzrosty. Musisz działać teraz. Pierwsze działanie, które polecam, to subskrypcja naszego kanału, by być na bieżąco. Możliwe, że jesteśmy na idealnym początku tego działania, ponieważ indeks strachu i chciwości ponownie zbliża się do względnie chciwej sytuacji i jesteśmy na poziomie 70%. To znaczy, że jesteśmy w dobrej sytuacji, daleko od poziomu strachu sprzed tygodnia, a inwestorzy stają się coraz bardziej optymistyczni. Nie boją się już, a gdy się to dzieje, gdy zaczynasz widzieć, jak ceny rosną, tylko jest jedna rzecz, która dzieli cię od reszty inwestorów. Czy kupowałeś, gdy inni się bali? Czy byłeś w stanie gromadzić, gdy inni się bali? A jeśli powiesz tak, pieniądze same się zarobią, gdy płynność znowu wpłynie do tych pól. Rynek kryptowalut może eksplodować, co oznacza dla ciebie ogromne zyski, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. I właśnie w tym filmie omówimy kilka kwestii, a ja przedstawię ci trzy monety memowe, które powinieneś rozważyć jako potencjalny zakup na największą hossę, jaką kiedykolwiek widziała branża krypto. Porozmawiajmy więc o tym, a jeśli brzmi to jak coś, co cię interesuje, zaczynamy. Jak widzicie, mamy naprawdę bycze nagłówki. Możecie przeczytać. Nie będę omawiać wszystkich tych artykułów, ale chcę, żebyście zrozumieli, co dzieje się w przestrzeni krypto. Bitcoin i Ethereum prowadzą z napływem niemal 18 miliardów dolarów. O rany, wszystkie te przerażające odpływy, biada, nam Niemcy sprzedają wszystkie swoje bitcoiny. To już się skończyło. Zobaczcie, Niemcy tak naprawdę zaczęli sprzedawać swoje bitcoiny tak naprawdę na totalnym dołku, na poziomie 54 tysięcy dolarów, kiedy dziś możemy obserwować wzrost nawet na poziomie 68 tysięcy. Tym samym mamy niemal 18 miliardów dolarów napływów w kryptowalutowe produkty, takie jak ETF-y i tym podobne, a więc jest idealnie. Bitcoin rośnie. A więc pierwszy token to Plaidr, który kontynuuje swoją przedsprzedaż i przygotowuje się do uruchomienia. I właśnie ten token, który zebrał już niemal 6 milionów dolarów przed sprzedaży, może okazać się tym jednym z najlepszych tokenów play to earn w branży, który może odnotować zarazem największy wzrost podczas hossy. Link do tego projektu znajdziecie w opisie filmu, jak i linki do pozostałych projektów, o których dzisiaj powiem. Pamiętacie, jak popularny był Tamagotchi? A jeśli nie, to powiem wam, że był naprawdę popularny. Ci ludzie wskrzeszają go za pomocą pięknej retro aplikacji. Będziesz mógł zarabiać tokeny Playdoge, grając w tę grę. Bo jest to gra typu play to earn, a jeśli osiągnie pierwszą dziesiątkę, będzie miała kapitalizację rynkową przekraczającą miliard dolarów. Co prawdopodobnie doprowadzi do stukrotnych wzrostów, oczywiście jeśli to nastąpi. Nawet jeśli osiągnie pierwszą setkę tokenów do gier, mówimy o 3, 4 czy 5-krotnych zyskach. Przy kapitalizacji rynkowej nawet na poziomie 100 milionów dolarów. Playdoge buduje coś, z czego ludzie będą chcieli korzystać. Ale wiecie co? Pytanie brzmi, czy ty zaryzykujesz? Bo wiadomo, tokeny w przedsprzedaży są największym ryzykiem, ale też większym ryzykiem wzrostów po premierze. A jak widzicie, następny wzrost ceny tego tokena już za jeden dzień. Numerem 2 jest trochę bardziej skomplikowany projekt i zarazem trochę bardziej ambitny, bo Pepe Unchained buduje blockchain warstwy drugiej, który, tak jak mówią, jest 100 razy szybszy niż Ethereum, jest najtańszy w branży i będziesz miał natychmiastowy most między Ethereum a blockchainem Pepe. Oczywiście wszystkie te przedsprzedaże to bardzo proste sposoby zakupu. Po prostu kliknij link, a następnie połącz swój portfel, no i jesteś gotowy do zakupu. Jedyne pytanie brzmi, czy to zrobisz? Czy jednak boi się tak jak inni inwestorzy? Bo spójrzmy na statystyki na Google Trends. W ostatnich dniach widzimy naprawdę duże wzrosty, jeżeli chodzi o... Ale zobaczmy ostatnią hossę, która miała miejsce w roku 2021. Do tych liczb zostało nam naprawdę bardzo dużo. A chyba nie musimy się spierać w tym, że hossa jeszcze nadejdzie. Bo teraz jest piękna część. Widzimy tutaj mały wzrost. Po pierwsze, inwestorzy w końcu się orientują. Powinieneś kupować, gdy rzeczy są tanie. A sprzedawać?
gdy tokeny są drogie. Po drugie, z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w weekend z kampanią prezydencką i wszystkiego, ku czemu ludzie teraz się skłaniają, co będzie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych z przyjęciem kryptowalut do mainstreamu, do tego głównego nurtu dyskusji. W końcu zaczynają rozumieć logikę sytuacji, że teraz jest ten czas. Zgodzicie się z tym? Trzecim tokenem jest BaseDox, który aktualnie oferuje aż 1235% zwrotu Twoich pieniędzy, jeśli jesteś gotów zastakować, to znaczy zamrozić swoje tokeny kupione w przedsprzedaży. A na dodatek BaseDox ma jedne z najwyższych wzrostów cen na etap w branży przedsprzedaży, bo to nie jest mały wzrost. Ci deweloperzy zaplanowali to tak, że idą w górę o 3, 4, 5% na każdym etapie, a najbliższy wzrost ma miejsce już za 21 godzin. Oprócz wzrostu o te 3, 4 czy 5%, masz aktualnie te 1235% rocznej stopy zwrotu nagrody za staking. Jak widzicie, mają też program poleceń. To znaczy, że poleć, aby zarobić i możesz zarobić dodatkowe 10% od swojego zakupu, jeśli ktoś użyje Twojego linku. Jeżeli jesteście zainteresowani, macie link do tego projektu w opisie filmu. Jesteśmy teraz w odwrocie, przechodząc od strachu do chciwości. Nawet jeśli nie masz pieniędzy na zakup teraz, możesz skorzystać z airdropów BaseDox, które będą już niedługo dostępne. Bo BaseDox będzie miał airdrop, w którym można zarobić nagrody wypełniając zadania. Jak widzicie, o BaseDox pisze nawet Bitcoin.com. Także prawdopodobnie można uznać, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wartościowy projekt. A więc jeśli nie stać Cię na stakowanie teraz, stać Cię na 3 minuty, które zajęłoby Ci wyjście, udostępnienie tego w mediach społecznościowych, upewnienie się, że zalogowałeś się na stronie internetowej i wszystkie te rzeczy, abyś mógł zarobić darmowe tokeny. Pepe Unchained, BaseDox, PlayDodge. To właśnie te 3 tokeny mogą nas wynieść na sam szczyt, gdy zacznie się największa hossa, jaką kiedykolwiek widziała przestrzeń krypto. Jedyną decyzją, którą musisz podjąć, jest to, czy wejdziesz, czy nie. A więc dajcie znać w komentarzach poniżej, jaką podejmujecie decyzję, a ja mam nadzieję, że każdy z Was będzie miał dzisiaj naprawdę dobry dzień. Dzięki!